Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy robić ciasto bananowe bez pieczenia. Do naszego ciasta będą nam potrzebne herbatniki. Ja mam tutaj maślane, masa kajmakowa, tu mam czekoladę mleczną potartą, tu mam gorzką. Do oczywiście potrzebne są banany, żelatyna, śmietana, kremówka oraz mascarpone. Zacznę sobie, mam tu przygotowaną taką formę, w której będę układać nasze herbatniki. Taki herbatnik sobie posmaruję odrobiną kajmaku. I przekładamy drugim herbatnikiem. I tak przygotowane herbatniki dajemy do naszej formy. I teraz będę robić wszystkie herbatniki, aż zakryję cały spód formy. Herbatniki mam już przygotowane, cała dolna warstwa jest już zrobiona. Teraz zabiorę się za ubijanie bitej śmietany z mascarpone. Mam tu zimną śmietanę 330 ml. Do tego dołożę 250 g mascarpone. Wsypię dwa opakowania cukru waniliowego. Mam tutaj, obydwa są po 8 gram. I teraz będę ubijać. Później podgrzeję sobie żelatynę. Mam tutaj już namoczoną, tylko trzeba ją podgrzać. Jest tutaj 2,5 łyżeczki namoczonej żelatyny. A teraz zaczynamy ubijanie. Jak już śmietana jest już taka troszkę podbita, to podgrzewam sobie żelatynę, żeby mogła przestygnąć i będę tą żelatynę dodawać do ubitej śmietany. I tu już mam, będę podgrzewać sobie i wystudzić. Ubijamy dalej. Podbitą śmietanę smakuję i dodaję łyżeczkę cukru pudru. Po czym dalej ubijam śmietanę. Śmietanę mamy już ubitą i teraz będę dodawać rozpuszczoną żelatynę. Do letniej żelatyny dodaję łyżkę śmietany, mieszam, żeby później móc ją wlać do śmietany.
Dodajemy i miksujemy. Masa już jest gotowa. Połowę masy przekładamy na herbatniki. Teraz ją równo rozsmaruję. Masę mamy rozsmarowaną i teraz będę dawać kawałki bananów. Banany mamy już ułożone i teraz posypię po nich startą mleczną czekoladę. I wykładamy resztę naszej masy. I rozsmarowujemy. Teraz będziemy robić kolejną warstwę herbatników. Zrobimy je tak samo jak poprzednio, czyli na jeden herbatnik nałożę kajmak i przykryję drugim. I układamy na naszej masie całą foremkę. Mam już zrobioną całą warstwę. Teraz będziemy robić kolejną masę, też na bazie śmietany mascarpone, ale dodamy do tego odrobinę kajmaku. Czyli w tej samej misce możemy, wlewamy zimną śmietanę. I robimy teraz dokładnie tak samo jak w pierwszej wersji. Mam tu już śmietanę i mascarpone. Teraz dołożę 2 lub 3 łyżki kajmaku. Może zacznę najpierw 2, a później dołożę. I ubijamy. Teraz spróbuję, czy trzeba jeszcze dołożyć kajmaku, czy jest odpowiednio słodkie. Jest dobre, ale jeszcze z pół łyżki dołożę. Do podbitej śmietany mam już tu roztopioną żelatynę. Jak poprzednio łyżkę dołożę, zamieszam i wlewamy do naszej śmietany. I ubijamy. Masę mamy już gotową. Teraz będziemy tak jak poprzednio połowę dam na nasze ciastka. Rozsmarowujemy. Teraz pokroję sobie banana i równo, tak dość gęsto, poukładam na naszej masie. Układamy sobie
Ja teraz poukładam je dosyć gęsto na taką tak zwaną dachówkę. Zużyłam 3 banany pokrojone, w ten sposób to wygląda. Teraz posypię jeszcze trochę czekoladą. Oczywiście kto jak lubi, jeden można dać gorzką, albo deserową, mleczną, jaką chcecie. I teraz dam kolejną warstwę śmietany. I rozsmarowujemy. Zostało nam tylko przyozdobić nasze ciasto. Mam tutaj gorzką czekoladę pokrojoną drobno i po prostu tylko tak posypię. Oczywiście możemy posypać czym chcemy, orzechami, migdałami, jakie tylko. Ja akurat dzisiaj mam gorzką czekoladę. Nasze ciasto już jest prawie gotowe, czyli musimy teraz włożyć je do lodówki tak przynajmniej na 3-4 godziny minimum, ale ja włożę na całą noc i dopiero jutro będziemy je jeść. Także dziękuję bardzo za oglądnięcie naszego filmiku. Jak zawsze zapraszam na ponowne. Jak się podobało, łapki w górę i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję bardzo.